Pierwsza sesja z rzeczywiście do Playboya można powiedzieć, że była rozbierana. Ta, która była ostatnio, do końca rozbieraną nie była, bo jeśli ktoś zajrzy do magazynu CKM, to zobaczy, że tam jestem głównie w bieliznie. Nie widziałam, ładna sesja. Tak, a jest bardziej pozasłaniana niż ja. Często pozuję do takich zdjęć, po prostu tworząc jakieś tam portfolio, tak? Więc dla mnie to nie była aż taka nagość. Natomiast z pierwszą sesją wiem, że popełniłam jakiś taki błąd, że troszeczkę zbyt wcześniej się zdecydowałam na tą sesję, bo to było na początek, to było tuż po Miłości na Bogato, kiedy ja trochę jak dziecko we mgle trafiłam do show biznesu i nie wiedziałam tak naprawdę, co powinnam zrobić, czym się kierować. Dostałam propozycję i myślałam, że to jest wow, że to jest fajne, tak, że nie wiem, widziałam kiedyś Edytę Górniak, super gwiazdy na okładkach tego magazynu i jakby tym się kierowałam, decydując się na tą sesję. Natomiast później czas pokazał, że tak naprawdę to mnie bardzo zaszufladkowało i wepchnęło w pewien jakiś taki, nie wiem, punkt, kąt show biznesu, z którego ciężko mi było wyjść.